Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Watch Dogs 2. I tak, lecimy sobie nie do Chińczyków. Chińczyków sobie, może jeszcze skończymy w tym odcinku, ale tutaj miałem bliżej, wiecie, to zadanie z, chyba z tymi billboardami, czy z czymś tam. Po prawej mam jakieś punkty badań i hasa, ale jebać to w tym momencie. Zobaczmy, tu mamy poczekać na ławeczce, co? Rozpocznij misję. Work on the billboard. We wanted a reaction, we got a reaction. Yeah? We got an email between Thrust and his cronies. He's seriously pissed. He's trying to pass a law against groups with the capability of revealing proprietary directives and actions. That's us. Sure sounds like something Invite would want. It's part of the reason why they're helping Thrust. Mm-hmm. You need to hack into the CEO's office. Oh, Mary Kat skill. And? Here's an exploit to open up a back door into the servers. Another USB? I could start a damn store with these. Just don't sell that one. Na dostawę Markus pendrive'ów. Gdzie my mamy jechać? Tam mamy jakieś dwie rzeczy do zrobienia. Last time I was in here, things didn't go so well. Worst time ever, really. They've increased security because of that, by the way. Well, that's just great news. Mhm. Teren Invite. Mm. Tutaj na razie nie jest to teren zastrzeżony. Ja bym sobie standardowo, wiecie co, obleciał to, zobaczył, co tu możemy, czego nie możemy. Hakuj, hakuj, jakieś klucze. Tak jakbym miał wejść tutaj głównym wejściem, co? Albo jakimś innym wejściem, tylko jeszcze nie wiem jakim. Dobra, rozejrzyjmy się tu zaraz. Przeskoczysz to, Markus? Przeskoczysz to, pięknie. Rozejrzyjmy się tu zaraz, tylko sobie bliżej gdzieś podejdę. Gdzie ustawiam, że bliżej na przykład tutaj jest to dobrze. No, mamy jakieś takie budyneczki, co? Teraz tak, mogę wejść tutaj, tylko nie mam tych kluczy. To jest po prostu masa wejść. Tu muszę zhakować odpowiednich gości, co mają odpowiednie klucze. Tutaj są jakieś te drzwi chyba pod nie, to są pozamykane drzwi. To jak ja mam tam wjechać? Halo? Górą, dołem, bokiem, poza zasięgiem. Dobra, zaraz będę w zasięgu. Gro, spokojnie. Ty się nie denerwuj. Mam zainstalować furtkę w serwerach Invite, ale jak ja mam to zrobić? Mogę tu wlecieć w sumie. Tylko wiecie, że... Dronkiem jest troszeczkę gorzej, nie? Aha, to mogę otworzyć tego. Jakąś furtkę dalej, czyli muszę tutaj się wbić i tak z poziomu... Dobra, może tego kolegi mi tu nikt nie wykryje, co? Tutaj chyba na razie nie ma żadnych strażników. Nie wiem, czy ja tam doskoczę. Może tak? Tak, doskoczę. Doskoczę, oczywiście, że doskoczę, tylko wiecie, kwestia jeszcze trafienia w to. Pięknie. Tutaj mamy takiego cusia. To coś nam coś tam otwiera. Tam sobie jakiś strażnik w ogóle stoi, ale mam na niego na razie wyjebane. Dobra, przejdźmy do tego trybu. To nam się wszyscy od razu pooznaczają, jak to sobie będę jeździł, / latał. Rozproszmy tego człowieka. Nie wiem, tu sobie kogoś rozproszyłem. No na górę muszę wjechać, żeby tam hakować.
Jezu, ktoś mnie tu widział? Aha, czyli wiecie, motyw, że z dwóch rzeczy mogę odebrać sobie klucz, co? Jezu, nie chciałem mapy. Tak, tutaj jako takiego terenu zastrzeżonego jeszcze nie mam. Czyli mogę sobie tutaj wejść. Dobra, mogę sobie wejść tutaj. Stąd mogę sobie działać jakoś dalej, teoretycznie, bo są tam jacyś oczywiście przeciwnicy, nie? Ciekawi mnie, czy ja to muszę robić, wiecie, ręcznie, czy mogę za pomocą skoczka, nie? Nie wiem, przyczajmy się może tutaj. Wypuśćmy skoczka jeszcze raz. Tu mamy tak, 22 metry na dole. Dobra, wchodzę na teren zastrzeżony. Wiem, gro. Czy tutaj ktoś jest w tym momencie? To w tym momencie tu nikogo nie ma. Tam ktoś idzie, ale go rozproszymy. Mi się, wiecie, na rozpraszanie marnuje się jeden botnet, także mogę ich rozpraszać w sumie w nieskończoność. Wyłączmy to. Nie wiem, jak zjechać na dół. To jest chyba najgorszy problem w tym momencie. Nie, masz SMS-a. Sprawdź sobie skrzynkę. Jak zjechać niżej? Oto jest pytanie. Tędy nie, tędy nie, tędy nie. Może jakaś winda? Może tutaj coś będzie? Są jakieś drzwi. Tak, tymi drzwiami się na dół zjeżdża, dobra. Czy tu będą przeciwnicy? Całkiem możliwe i niewykluczone. Wiecie, chyba jestem nawet w takim miejscu, że w miarę mi się zasięg ogarnia, nie? Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić ręcznie, bo wiecie, wchodzenie tu Markusem, a bądź co bądź... Aha. A wjechanie sobie skoczkiem, to są dwie różne i ciekawsze sprawy, nie? Jezus Maria, jaki tu jest kurwa ogrom tego wszystkiego. Patrzcie, tu góra, dół, ale tutaj nikt nie łazi na szczęście. Mogę się swobodnie poruszać. Czy mam nadzieję, że tu nikt nie wlezie, nie? No to chyba muszę sobie tak ustawić. Teraz mogę odblokować to, to mogę puścić tutaj. To mogę puścić w tą stronę, żeby leciało. A to mogę w sumie tak ustawić, nie? Wiecie, zdecydowanie pewnie fajnie by to było dronkiem latać, ale skoczek też się nada. Dobra, to nam daje takiego krzyżaka. To sobie leci tu, to trzeba obrócić tak, to tak, to tak i mamy jedną stronę zrobioną. To jakoś tak musi chyba być. Dobra, dwie strony mamy zrobione i trzecią to trzeba tam gdzieś wyjechać. O, goddamit, goddamit. Do oddzielnego pomieszczenia w ogóle. Boże, gdzie mnie to kurwa prowadzi? Okej, to jakoś takoś. Tu mamy dobrze, tu mamy dobrze. Tu trzeba to obrócić. Mogę to odblokować, co? To mi daje taki dostęp. To muszę sobie obrócić w tą stronę w tym momencie. To musi być tak. To tak.
Mogę odblokować to. Tu idzie tu na górę. Teraz tutaj nie mam kurwa prąda. Ale jak zrobię tak, to prąd będzie. I mogę zrobić to, i mogę zrobić to. I teraz już powinno być ok. Tak, jest ok, jest ok. I mogę to zrobić skoczkiem, także zaje kurwa biście. I nie wiem, czy nie łatwiej mi będzie go teraz przywołać, żeby tam wjechać na górę, niż się przeskradowywać z powrotem. You're the man. Okay, what's up with this? You seeing what I'm seeing? Looks like shit. They're using bellwether. Damn. That means Bloom is behind all of this. Oh man, they're manipulating people into voting for Thrust. You know what? Should be easy to refactor this to push against Thrust. Ah, that's genius. Do it. Don't forget to tap the CEO's phone. Headed there now. Dobra, teraz muszę wjechać na górę. Masz SMS-a. Bombel. Teraz muszę wjechać z powrotem na górę, co? Ty się zamknij. To jest gdzieś na tym poziomie, nie? Ciebie rozproszę. W sumie jak będę tylko mógł, to rozproszę cię jeszcze raz. Nie wiem, czy bym tam zdążył do drzwi dojechać, nie? Tego nie chciałem może, nie? A do tego panelu sterowania chyba muszę podejść ręcznie, kurwa, skombinować sobie wszystko. Oż goddamit, goddamit. Dobra, skoczek jest rozjebany. Tutaj jeżdżą, teraz coś szukają, także chyba będę im zostawiał te wspaniałe bombki. Cię pozostawiam im parę pułapek, nie? Rozjebali mi kurwa drona, no nie no. Co najlepsze jest to, że nawet jak oni do mnie przyjdą, ja tu sobie będę siedział na laptopie, to co mi kurwa zrobią? No nic. Dobra, mamy skoczka. Mam takie wrażenie, że tam niestety, ale muszę wbić, wiecie, zrobić to wszystko ręcznie, nie? Bo teraz tutaj nikogo nie ma. Właśnie, to jest zamontuj podsłuch. Czyli będę musiał to zrobić ręcznie jednak. Nie wiem, czy tego już nie schakowałem przez przypadek ostatnio. Dobra, w sumie wiecie, droga Markusa tutaj nie jest jakaś zbyt trudna. Wszyscy są na razie na dole, ale w każdej chwili mogą wleźć tutaj na górę, nie? Tutaj ciebie, kolego, rozproszymy. Zostawimy ci paczuszkę. Dziękuję. Tobie też zostawimy paczuszkę. Chodź, no tu chodź, cip, cip, tap, ta, taś, 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 taś. No chodź, no chodź. Come to daddy. Tutaj jestem. Gdzie czasami bezpiecznie jest rozjebać sobie kurwa urządzenie niż... Dobra, ktoś wpadł w kolejną minę. Gdzie to nie jest tak, że ja ich nie lubię czy coś, nie? Po prostu strasznie mi tu wadzili. Dobra, i teoretycznie nikogo tam już nie ma. Mówię teoretycznie, bo nie jestem pewny, ale chyba nikogo tu już nie ma. Miny to są kurwa zajebista sprawa po prostu. Chuj, że narobiłem ostry rozpierdol.
Trochę to trwa, widzicie, także no jakbym sobie tutaj tak wszedł po prostu, to bym mógł mieć trochę przejebane. O goddamit, jeszcze kurwa, takie rzeczy. Phone tapped. We'll record all her conversations. We'll get everything she says. Czy ja się miałem włamać do kamery? Now get the hell out of there. Aha, dobra, i teraz mi dopiero daje wyjście, kurwa, z tego. Widzicie, jakieś sprytne. Ja to za dużo czasu stracił, oni by sobie weszli, mnie zobaczyli i zabili najprędzej. No tak, to wiecie, no luźno, po prostu tak sobie wszystkich wyeliminowałem. Mogę sobie stąd wyjść, uciec i pojechać do Chińczyków. Haha. Zobaczyć, co tam pany Chińczyki, wiecie, mogą sobie podziałać. Oczywiście żadnego fajnego samochodu w okolicy nie ma. Nie, dobra, tu coś jest. Minki się odnawiają. No, jest to takie Subaru Evolution. Znaczy, nie wiem, czy pojedziemy do Chińczyków, czy dokończymy tą misję, kurwa, jeszcze sam nie wiem, wiecie? Dobra, i pogadanka. Okay, I'm out. Josh is working on changing the invite algorithm to screw Thrust. Hey, one of the other candidates is having a campaign rally out in front of City Hall. I might just meet you there. Cool. Dobra, aplikacja DCEKu, jest nowa misja, spotkaj się przed ratuszem, pokaż mi to na mapie. No jest to blisko, a do Chińczyków mam kawałek drogi. Nawet wiecie, jakbym się gdzieś tutaj zlespił, to trzeba... No tam kawałek się do nich przejechać. No nie wiem, no zróbmy może to najpierw, nie? No wiecie. Tutaj mam dosłownie rzut beretem. Znaczy no nie na kilometr z kawałkiem, ale po mieście to się wiecie, zapierdala prosto. Skręca w prawo, jest się u celu, a kurwa tam. Zapierdala się po jakichś wertepach. Lewo, prawo, lewo, prawo. Trochę dłużej to trwa wtedy, nie? Ja zawsze mówiłem, jak się jedzie autostradą, nawet wiecie, 140, tak człowiek jedzie i jedzie, te kurwa 300 km. Jest taka kurwa nuda. Ja lubię jakieś takie serpentyny, nie serpentyny, kurwa. Wiem, że się dłużej się schodzi z trasą wtedy i się więcej paliwa spala, ale jest ciekawiej po prostu jakoś. Po prostu lubię ciekawe trasy, a co tutaj się będzie odpierdalało? Ciekawi mnie ta misja, bo te Chińczyki to takie, wiecie, mech, nie? A tu jest coś ciekawego po prostu. To jest taka ciekawa misja główna. A jebmy go z kasy. Znowu Sitara nas zaskoczy, skacząc przez ławkę. Czemu to jest takie betonowe tylko? Nie podoba mi się. And the big data companies are geniuses at separating you from your data. Yo, Teresa Moretti seems to have a shot. If Invite gets its way, no election is safe. Bellwether has the power to influence every voter in the whole damn country. And Thrust is gonna be the guy covering for him. That's why he's so important. Well, ever since we messed with Invite's code, Congressman Thrust has taken a hit in the polls. Invite is freaking out. Yo, Em, you gotta hear what we recorded, all right? This is Thrust talking to Mary Catskill, Invite's CEO. Can't you do something? It's all going wrong. Let's meet in person. I have something that will square this away. Oh, thank goodness. Let's meet at my penthouse. Up the security and I'll see you there. Thanks so much, Mary. We'll keep it all on the QT. I'll go record what's happening. We'll use it against him. And I will help you out. Your carriage awaits, sir. Why, thank you, sir. Serio? Tym czymś mamy jechać? No dobra. Czy śruba jedzie z nami? Chyba tak. Taki zapłon mają dziwny, widzicie? Stoi, stoi, się zastanawia, nagle wchodzi. Of course. Why wouldn't it?
This invite thing drives me nuts. I mean, companies manipulate people all the time, but they're so fucking insidious. They control all the traffic. They know everything about everybody and how to take advantage of them. Wiecie, co mi się najbardziej tutaj w tej grze jak na razie podoba, że nie musiałem nikogo tak kurwa właśnie z pozycji kamery ustawiać, gdzie ma iść, bo to zazwyczaj mi źle wychodziło w pierwszej części. Dobra, gdzie my tu zjechać mamy gdzieś? Coś, Teges? Tutaj nie? Tak jakby gdzieś tutaj. Dobra, śruba idzie za nami. Jakby się mi gra zaraz nie czepiała, że halo, bo towarzysz twój został gdzieś tam w chuj z tyłu, nie? Co my tu mamy do zrobienia? Kurna, wbijamy gdzieś na górę. Oni tu tak sobie, wiecie co, gadali. Ale oni tutaj mieli kurwa tyle normalnie racji w sumie, bo to właśnie wejdziecie gdzieś na stronę MediaMarktu i za chwilę kurwa na Facebooku wam się pokazuje reklama MediaMarktu albo na YouTubie, nie? You look like you shat the bed. That's hardly fair. Now you and Miss Catskill made promises. I never promised you anything, Mark. Promises are something a five-year-old says, Mark. Blackmail, is it? I know. I wish I'd come up with something better, but the cliche still works. This state forgives sexual dalliances far more than it does drug abuse, Mark. I am a United States congressman. Long story fucking short, Mark, you baby. Your numbers are tanking, and we can't afford that. Oh, damn. Ferpagani. Ferrani. And here are the schematics, if you're interested. I thought your program would get me re-elected. No, miracles are for losers, Mark. Don't you want to earn this yourself? Now, anything goes wrong, remember, you just keep your mouth shut. Unlike you in those photos. Again, I'm so sorry about those. I'll try better next time. Okej, okay, mam przejść gdzieś tam i zakładam, że mogę wykorzystać tego pana tutaj. Man, there is a ton of activity going on here. Marcus, the building just went off the grid. We can't get in or see inside. I gotta get over there. There's gotta be some evidence of what's going on. I'm on top of the next building. You can get to his penthouse from up here. Plenty of cranes for that. On my way. Żurawiem, znowu żurawiem. Kurwa, ej, to się fajnie wykorzysta z tych żurawi. Dość często nawet. Tego się nie spodziewałem. Szoruję po całym budynku. Szczególnie, że powinienem rozjebać większość szyb. City from here. Whole lot of people out there, man. Whole lot of people. Yeah, getting screwed. You don't even feel it. Just numb. It's fucked up. I know it's gonna be a hell of a fight turning them back into people. Fucking A, man. Okay, dude. You find the evidence, and I'll monitor exit strategy. Aha. Dobra, widzę, że tutaj już będę musiał po tych żurawiach sobie polatać. Co nieco. Tutaj koleżka z invite'a odlatuje.
No jest chyba z Invite, ale jakoś grubo połączony z Bloomem. O, żuraw nam się ładnie zaparkował. Fuck you. Dobra, tutaj na razie i tak nie ma żadnego terenu zastrzeżonego. Tak będzie dobrze? Chyba tak będzie dobrze. Kurwa, cały czas przytrzymuję, tak jakbym przywoływał skoczka albo drona. Trzeba tylko nacisnąć, żeby wiecie, żeby wyjść z tego. Kurwa, już nie mogłeś tego przeskoczyć, Markusz? Markusz? O, a tu ładnie hopsnął, patrzcie na to. Dobra, co my tu mamy? Znajdź terminal obwodu zamkniętego. Pojadę skoczkiem. Tak jest, wiecie, wygodniej po prostu, nie? Nie pojadę skoczkiem? Nie, no pojadę skoczkiem. I tak to trzeba tam iść, a później się wracać, a tak to wiecie, no. Wejdziemy sobie skoczkiem, pikniemy to, przywołamy i będziemy na miejscu. Dalej nie wiem, co ten skoczek podłącza, no jakieś tak jakby złączał dwie kostki, kurwa, żebyśmy dostęp do tego mieli. Jadzie do nas jakaś winda. Oczywiście wiecie, a tutaj możemy już sobie, patrzcie, wszystko operować kurwa z tego, nie? Z LB tylko, znaczy no lewy bumper. Wszystko sobie hakujemy, a tam w tej jednej misji ta winda musiała kurwa się nie dać kurwa przywołać. Dobra, teraz co, jakoś wyżej pewnie troszeczkę. Mi się coś pojawia, pewnie do żurawia, co? Dobra, czy my tu mamy jakieś kamiery? Mamy kamiery. Dobra, czy tam jest jakiś klucz do zdobycia? Czy my damy radę go, wiecie, tak z kamery ściągnąć? Nie, to jest jakaś babka na żółto. Niepotrzebnie ją rozproszyłem w tym momencie. Mogę ją sobie podsłuchać, co? Kurwa, nie, to chciałem. To chciałem. Tutaj jest rozpocznij transfer danych. Dobra, chciałbym wam ten klucz zdobyć. Nie wiem po co mi on w sumie, ale chciałbym go zdobyć. Tu jest jeszcze jakaś kamera. Dobra, więcej kamer nie mam. Dobra, weźmy sobie tego żurawia. Weźmy sobie tak, bo... weźmy sobie tak, bo w tamtym widoku tak nie mam jakiejś takiej percepcji, gdzie są krawędzie budynków. Kurwa, w tą stronę trochę. Tu się wiksuje wszystko. Przyciągnę to sobie bliżej do siebie. Dobra, wejdźmy na to. Wejdźmy tam gdzieś na górę. Na taką pozycję, aby wiecie, żadni strażnicy nas nie zauważyli. I żebyśmy w razie czego byli w odpowiednio blisko. Znaczy, no i tak bym tu musiał trochę wjechać na tą górę, nie? Żeby móc sobie skoczkiem, że tak powiem, dojechać tam. Patrzcie, tu jest wszystko ładnie, pięknie, nie? Jestem poza terenem zastrzeżonym. Teraz wchodzimy tutaj skoczkiem, odpalamy nasz ukochany widok i szukamy dobrego przejazdu. My tu mogę jakieś drzwi otworzyć. Tutaj tego gościa rozpraszamy. Tego też rozpraszamy. Zjeżdżamy na dół.
Nie wiem, czy będziemy musieli ją rozpraszać. No tego by się przydało, nie? You're in. Do your thing. Dobra, ja jestem w zasięgu, nie? Mogę się nawet, wiecie, odsunąć, że tak powiem. Dobra, niech nam to się przyjecie. Co? Jak to Markus został wykryty? Czy jestem niżej od nich? Ja mam uciekanie, przepraszam bardzo. Your exit strategy is already. Oh man, you're gonna love this. Dobra, mam jakąś strategię wyjścia, czyli pewnie będę musiał tam pójść, bo inaczej mi gra nie zaliczy punktu. Mamy tu ucieknij. Dobra, czy ten koleś sobie stąd zejdzie tak po prostu? Bo nie mam żadnego punktu. Mam po prostu uciec z obszaru. Dobra, to jebać to, jolo. Czy ten dźwig jakoś bardzo jest ograniczony, jeżeli chodzi o opuszczanie się? Aha, dobra. Jak wejdę na ten teren, to mi pokazuje, gdzie mam, wiecie, się... Że tak powiem, gdzie... Kurwa mać, ten dźwig to tak działa. Poczekajcie, bo jak nie mam dobrze kamery, to tego dźwiga nie ogarniam w ogóle. Dobra, gdzie oni mi tu łażą? Dobra, ten gdzieś tam w las. Tutaj mam jakieś pole do ucieczki. Okej, aha! Tam gdzieś jakaś policja pojechała. Kurwa, ale mnie tam wylukali i mnie gonią teraz, halo. No nie, goni mnie policja, halo. Wypierdalać. To było nie fair, bo mnie tam na koniec zauważyli, bo ja chciałem, kurwa, ten, no... Zobaczyłem, że jest jakiś punkt, chciałem zobaczyć, co się będzie działo. No i dobra, ale mam kontrolę nad helikopterami, także... Także wiecie... Zaraz zniknę helikopterowi z oczu. O właśnie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Zaraz będziemy mieli totalne zniknięcie, nie? Dobra, udało się. Nie, nie było źle. Jakby mnie tam nie zauważył ten jeden ochroniarz na koniec, to by było w ogóle bez tego, nie? Bez tej ucieczki przed policją. Dobra, mamy kolejny punkt, mamy kolejne punkty badań. Niech sobie jeszcze pogadają. We got their plan B. They're going after the voting machines. Voting machines? Aren't those pretty protected? They only protect the data after the vote. With the invite data, they can ignore ballots before a voter pulls a lever. Josh found out where they keep the machines. He's waiting for you outside Fort Point. Fort Point? On my way. Oh, and Marcus, you might want to bring some explosives. I was hoping you'd say that.
No, materiałów wybuchowych tam dosyć sporo. Ale dzisiaj to by było na tyle, moi drodzy. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Oczywiście, jak Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jak nie, to zostawcie łapkę w dół. Zostawcie suba, komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.